Andrzej Małkowski jest taką postacią, o której nam się wydaje, że wiemy już wszystko. Tak? Jest książka Aleksandra Kamińskiego, są różne artykuły, tak. Można znaleźć różne materiały. Moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście wiemy już wszystko? Nie. Dlaczego nie wiemy? Nie wiemy właściwie bardzo dużo. Nie wiemy o jego rodzinie. O nim, owszem, coś niecoś wiemy, ale on zmarł bardzo młodo, 31 lat mając. Ale Andrzej właśnie się wywiódł z ogromnej tradycji patriotycznej. Tam było kuzynostwo, tam były ciotki, tam byli wujkowie, tam była cała historia ogromna. Czy w tym znajdziemy odpowiedź, dlaczego Andrzejowi Małkowskiemu tak łatwo było nawiązać kontakty z Baden-Powellem? Tak, dlatego że to się wszystko ładnie łączy. Andrzej Małkowski wywiódł się z rodziny, ze strony matki, z rodziny Zachert, która miała bardzo głębokie powiązania z Imperium Brytyjskim, z Anglią i z językiem angielskim. Andrzej na pewno od najmłodszych lat mówił świetnie po angielsku przede wszystkim, bo jego wuj cały czas jako przemysłowiec miał kontakty i jeździł do Londynu, był nawet prezesem Komitetu Przedsiębiorców w Londynie. Był fabrykantem w Zgierzu i potem w Supraślu i miał fabryki włókiennicze. Więc i cała rodzina była ewangelicka w ten czas, wtedy. Więc mieli kontakty poprzez swoją wiarę też z Zachodem i z Anglią. Dlatego właśnie Andrzej Małkowski wychował się z tym, żeby myśleć trochę poza Polską, trochę dalej i miał kontakty zagraniczne od początku. To było to pokolenie, prawda, niepodległościowe, które chciało za wszelką cenę wywalczyć czy tam stworzyć niepodległość dla Polski. Oni mieli w swojej przeszłości, w rodzinie, powstańców, jednego, drugiego, prawda, mieli legionistów Dąbrowskiego, Andrzej Małkowski na przykład miał, więc i jeszcze ze strony Małkowskich walczyli pod Wiedniem, prawda, w XVII wieku, więc ta cała tradycja patriotyczna. Czyli można powiedzieć, że zadaniem dla współczesnego historyka, który chciałby na nowo napisać biografię Andrzeja Małkowskiego, to jest opisanie szeroko tych rodzinnych korzeni. Ja bym powiedziała, że jedna część takiej biografii powinna być temu poświęcona, tak. Bo inaczej nie da się zrozumieć. Ja urodziłam się w Anglii i tam się wychowałam i mam inne zapatrywanie na to wszystko. I dla mnie to jest bardzo jaskrawe i widoczne powiązania dziadka z Zachodem, z Anglią i z Ameryką. Byłam w Chicago, zobaczyłam dom polskiego harcerza, tam widnieją tak samo portrety moich dziadków, więc na dzień dzisiejszy to jest powszechnie po całym świecie znane, bo Polonia jest wszędzie. A więc wychowując się na Zachodzie, miałam możliwość właśnie ocenić tamtą stronę, która może nie jest zbyt bardzo dobrze znana w Polsce. To jest ciekawe, dlatego że on nie był sam. To była cała grupa takich ludzi, którzy w ten czas w Polsce patrzyli poza Polską i działali międzynarodowo. I dlatego też harcerstwo na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym było tak aktywne na forum międzynarodowego skautu. Tak. W tradycji harcerskiej bardzo ważne jest to, jakie imiona noszą drużyny harcerskie. Co jest ciekawe, przy całej pamięci o Andrzeju Małkowskim równocześnie jest bardzo mało drużyn, które nosi imię Andrzeja Małkowskiego. Przynajmniej w kraju jest ich niewiele. W Krakowie na przykład była jedna taka drużyna. Jest w Łodzi drużyna, z którą Jacek i Grażyna Broniewscy są związani. A czy poza granicami kraju są takie drużyny? Jest duży szczep właśnie w Londynie imienia Andrzeja Małkowskiego. A czy te drużyny coś szczególnego robią w związku z tym, że czy ten szczep robi coś szczególnego w związku z tym, że ma takiego patrona? Oni wyjeżdżają, oni przyjeżdżają do Polski dość często. Ostatnio byli właśnie we Lwowie. I to się wiązało właśnie z Andrzejem Małkowskim, bo dziadek się kształcił we Lwowie, więc z tego powodu właśnie pojechali, żeby zobaczyć, co to jest. Czy są jakieś takie miejsca, do których szczególnie trzeba by zachęcić harcerzy, a które są związane z postaciami Olgi Andrzeja Małkowskiego? Tak, tak, tak. Ja bardzo sobie życzę. Gdybym była w kraju, to bym to zorganizowała. A jakie to miejsce? A więc oczywiście Zakopane. Każdy zna Zakopane. Mniej ludzi zna Sromowce Wyżne. I tam pięknie jest zachowany i cały czas działający jako ośrodek dla dzieci dworek Cisowy. Poprzez lata remonty nie jest to, co kiedyś było. Ale tam to jest duża placówka i właśnie w
zbiorze tych budynków jest tak zwana watra, która jest zachowana w pierwotnym stanie i tam się składały przyrzeczenia harcerskie. No i wieś pamięta druhną rękę, jest ulica Olgi Mąkowskiej i wszyscy ludzie są w stanie o niej rozmawiać, o tamtych czasach 30., więc ja bym bardzo życzyła, żeby młodzież harcerska tam właśnie regularnie się udała do Sromowiec Wyżnych, do ludzi we wsi, do dworku cisowego i do kościoła parafialnego i do Izby Pamięci Życia Wiejskiego, która jest prowadzona przez Stanisławę Krupę, matkę Katarzyny Krupy, która jest działaczką i instruktorką na tamtym terenie. Więc one, właśnie kobiety, bardzo z pobożnością, że tak powiem, zachowują pamięć druhny Elenki i to, co ona zrobiła dla kultury pienińskiej, więc to na pewno warto zobaczyć. Następne to oczywiście Supraśl. Supraśl to jest prawie nieznane, a w Supraślu się dużo działo. Nawet chyba nie wiemy, gdzie to jest, prawda? To jest z Białegostoku na wschód, w Puszczy Kniszyńskiej. Za 20 minut, 30 minut drogi śmiało jedną drogą się jedzie przez las i tam jest. I to jest jak klejnot mały podlaski. Tam jest piękny klasztor prawosławny. To teraz odbudowany chyba ten klasztor bazylianów jest, tak? Tak. No, zabudowania naokoło, które kiedyś należały, były zakupione przez rodziny Zachertów. Domki tkaczy, które też pozostały. Rodziny mamy Andrzeja Małkowskiego, rodzinę matki. I matka wychowywała, bo ojciec wcześniej zmarł. Więc Helena właśnie, moja prababcia, wychowywała to czwórkę tych dzieci, z których trzech zginęło w pierwszej wojnie, można powiedzieć, prawda? Została ta córka. Ale Helena cały czas, bo Supraśl była, to była siedziba tego rodu. I Andrzej pisywał listy do Supraśla. Tam zarządzała jego ciocia, która odziedziczyła wszystko po mężu i zarządzała to prawie 40 lat, Józefina Zachert. Więc w Supraślu jest bardzo dużo do oglądania. Jest klasztor, Muzeum Ikonów, piękne zabudowania, w którym na pewno Andrzej Małkowski kiedyś biegał jako mały chłopak. I trzeba to zobaczyć na własnych oczach. To jest takie piękne i duże. Poza tym jest miasto. Miasto Supraśl, tam są jeszcze te domy tkaczy, więc to wszystko jest harcerskie. W Supraślu były tradycje bardzo patriotyczne. Tam się tworzyły salony polskiej kultury. Stamtąd na pewno czerpali młodzi Małkowscy bardzo dużo. Więc Supraśl. Potem oczywiście Lwów, chociaż Lwów już nie jest w Polsce. Ale trzy razy. O wszystkich miejscach, nie tylko na obecnym terytorium. Gdybym tak planowała to, coś takiego, to bym włączyła do tego i Lwów, i Wilno. Dlaczego Wilno? Bo Wilno ma powiązanie bardzo ścisłe znowu z rodziną Zachert. Bo Supraśl leżało właśnie na trasie między Warszawą a Wilnem. A w Wilnie jest bardzo dużo do oglądania. I tradycja harcerska w Wilnie jest też bardzo ciekawa z pierwszej wojny. Właśnie Witold Pilecki, który współzakładał ruch oporu w KL Auschwitz, jako harcerz wstąpił do batalionów harcerskich w pierwszej wojnie i bronił Ostrą Bramę przed Niemcami. Oni się wycofywali z Ukrainy Sylwestra 18 roku. I pierwszy raz w życiu Pilecki miał 17 lat i wziął granat do ręki. I Lwów, bo tam się zakładało, prawda? A poza tym we Lwowie wszystko się działo. We Lwowie był Wincenty Lutosławski, który można powiedzieć był tym, który filozoficznie zakładał podłoże myślenia harcerskiego, bo on z tego czerpał, z tych dawnych związków filomatów, filaretów, które też się wiążą z Wilnem przecież, prawda? I z Mickiewiczem, a wnuczka Mickiewicza znowu gościła w Supraślu, pałacu u Józefiny Zachert, cioci Andrzeja Małkowskiego. Więc nie myślmy, że nie ma to tutaj połączenia. Oni się wszyscy znali i oni byli zainspirowani tymi czynnościami swoich przodków i dalej kontynuowali to. Więc harcerstwo nasze jest bazowane przede wszystkim na tradycji, prawda? I od początku tak było. Więc Lutosławski i on urzędował w tych ogrodach lwowskich, prawda? I tam było stowarzyszenie Eleusis, niesłychanie ideowe, które zachowywało wstrzemięźliwość. Nie wolno było palić, nie wolno było pić. I wtedy, ile miał dziadek i ile miała babcia? No, powiedzmy 23-24 lata, tyle chyba, prawda? W 90 roku coś takiego. 22 lata mieli. Strasznie młodzi byli, to byli studenci. No i dlatego byli w stanie zainspirować młodzież.
bo byli sami młodzi. Więc to wszystko ze Lwowa, więc do Lwowa trzeba jechać. Tam jest piękny cmentarz Orląt Lwowskich, odnowiony i jest stanica harcerska. W Lwowie to trzeba by też zajrzeć do miejsca, gdzie Andrzej Małkowski prowadził pierwsze kursy, czyli do Skolem, tak? Tak, poza tym te miejscowości potem w Galicji ówczesnej, gdzie zakładał drużyny po kolei, Sano, potem Rzeszów, Jasło, Tarnów i tak dalej. Zrobił taką... Do Krakowa nie dotarł Andrzej Małkowski. No tutaj chodził do szkoły. Tak, a do Krakowa nie dotarł, bo tutaj była taka sytuacja, w której Andrzej Małkowski korespondował z instruktorami skautowymi krakowskimi, tak, zarzucając im, że nie zachowują zasady abstynencji i że powinni się poprawić. A kto to był? To było takich dwóch instruktorów, z których jeden potem został pułkownikiem i Juliusz Ulrych. I potem był ministrem w rządach II Rzeczypospolitej, a drugi to był Janusz Gąsiorowski, który był generałem w sztabie generalnym. Oni byli wojskowi, oni byli w skautingu, ale jak tylko wojna wybuchła, to natychmiast poszli do wojska. I o skautach oczywiście pamiętali, ale już sami czynnie nie pracowali. Więc dlatego Andrzej Małkowski nie dotarł do Krakowa. No ale zakładał drużyny wszędzie. Tamte miejscowości też by warto było odwiedzieć, prawda? Potem od Rzykoń chyba, tam gdzie mieli ten... Tak, to zdjęcie słynne, tak. z cała tam grupa jest tablica. Zamku od Rzykońskim. Tam jest tablica. Układa nam się taka wędrówka dla harcerzy wykraczająca poza Teraz granicę. Dalej Zakopane oczywiście, Nowy Targ, gdzie mój ojciec znowu został uwięziony w II wojnie światowej i nie ominając, chociaż to jest na dzień dzisiejszy prywatna własność i trzeba by się z góry umówić, ale pustelnia babci, która też jest nieopodal dworku cisowego, także można sobie... Ta Czosztyńska, tak? Tak, można zrobić taką fajną wycieczkę z jednego do drugiego, bo tak druhny dorobiły. Także zachęcamy wszystkich harcerzy, żeby wędrowali. Ja zapytałem o te miejsca, dlatego że w różnych dziedzinach nauki pojawiają się od czasu do czasu takie pomysły tworzenia czegoś, co się nazywa na roboczo archeologią, ale to nie chodzi o taką archeologię, gdzie kopiemy w ziemi, tylko prawnicy sobie wymyślili taką archeologię prawniczą, gdzie zbierają właśnie dokumenty dotyczące miejsc i różnych pamiątek materialnych związanych z historią prawa. Moglibyśmy powiedzieć o archeologii harcerskiej, dokładnie, też poszukując takich miejsc i umiejscowienie tego wszystkiego, dlatego że to się wszystko działo, to było prawdziwe, to nie jest legenda, to jest legenda, ale można tam pójść, można tam pojechać, stanąć nad tym grobem. Jest grób Andrzeja prababci w Supraślu. Zachęcam, żeby harcerstwo to odnalazło. Ksiądz parafialny pomoże. Wrócę do jeszcze wyjściowego czy początkowego pytania tego fragmentu naszej rozmowy. Czego jeszcze nie wiemy? Czego jeszcze się można próbować dowiedzieć o Oldze i Andrzeju Małkowskim? Czy mamy jeszcze taki brak wiedzy o jakimś fragmencie ich życia? Ja bym powiedziała tak. I Olga i Andrzej, prawda? Dwa życiorysy. O Oldze trzeba powrócić do pracy druhny Florcza, która jest bardzo bogatym źródłem i przejść na przykład do Krzeszowic, tam gdzie druhna Olga się urodziła, prawda? I przejść jej drogą z Krzeszowic, potem do Lwowa, do Grudko Jagiellońskiego, potem do Zakopanego, do dworku cisowego. I niestety nie ominie się wyjazdu za granicę, bo druhna Oleńka bardzo dużo działała właśnie na terenie Wielkiej Brytanii i na terenie Stanów Zjednoczonych urodziła swojego jednego dziecka. Także to też trzeba by odwiedzić. Ona była z Andrzejem nad Niagarą, nad wodospadem Niagarą, więc zachęcam podróż do Kanady tak samo. Są drużyny harcerskie nasze polskie w Kanadzie, które by na pewno pomogły i wskazały. Więc to towarzystwo podróżowało i się nie bać trzeba właśnie podróży za granicą i nie bać się trzeba nauki języku. Babcia mówiła po francusku, po angielsku i ona przyciągała obcokrajowców do naszego kraju. Ona gościła Baden-Powellów, ona gościła w dworku cisowym. Jest jedna starsza pani już nieżyjąca z Anglii, która mnie do siebie przyjęła kiedyś i opowiadała, jak ona tutaj w dworku cisowym, co ona przeżywała. Taka angielska babcia z takim kokiem i ona po prostu była zachwycona tą i świetnie mówiła po polsku. Więc to była taka PR wspaniała dla Polski przede wszystkim, bo harcerstwo, hasłem
hasłem harcerskim podczas II wojny, gdy babcia działała na terenie Wielkiej Brytanii, było szukajcie przyjaciół. I to się może nam wydawać banalne. Dziwne, ale dziwne, w czasie wojny szukajcie przyjaciół. Dokładnie, więc to jest właśnie ta potęga harcerska, nie? Tego ideału. To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa. Jeśli szukamy przyjaciół po całym świecie, to tym samym nie mogą być już wojny, nie? Czy można spuentować tą rozmowę o Oldze Andrzeju w ten sposób, że mimo tego, że to jest przeszłość, to jest historia, tak? Tak. To są ludzie, którzy się rodzili w XIX wieku, tak. To oni dzisiaj nadal mogą być wzorami dla współczesnych ludzi, nie tylko dla młodych, jak ale dla najbardziej. Dorosłych również. Tak, to byli ludzie ponadczasowi. I wiedza o ich życiu, tak. O ich biografiach daje nam wskazanie do tego, co można i jak można dzisiaj. Oni się nie bali. Oni się nie lękali, kochali Polskę. I uważali, że Polska jest godnym narodem i może stanąć wśród narodów świata jako naród piękny. Rozmawiając o Andrzeju Małkowskim, mówiliśmy o jego rodzinnych korzeniach, czyli jak ta przeszłość rodzinna go kształtowała, ale myślę, że bardzo ciekawe jest spojrzenie na postać Andrzeja z innej perspektywy, znaczy przez pryzmat jego potomka, czyli Lutyka Małkowskiego. Niektórzy mówią, że tak dziecko to jest jak zwierciadło rodziców. Tak. Teraz pytanie, czy to tak rzeczywiście było? A więc mój tatuś zawsze mówił, że był złym synem, że nie dosięgnął tych szczytów narodowych, patriotycznych, co jego ojciec, który już nie żył. Tata nie znał swojego ojca, więc zawsze... No tak, ani Lutyk nie znał ojca, a ojciec nie znał Lutyka tak naprawdę. Tak, więc babcia tutaj pośredniczyła, ale jak Andrzej zginął, babcia napisała w swoim pamiętniku, pisze do Lutyka tego śpiącego, że już jest sierotą i tak w rozpaczy pisze, i Lutyku jesteś sierotą, już nigdy nie będziesz miał tego ojca, który tak bardzo chciał się z tobą przyjaźnić, chciał ciebie wychowywać. On zginął dla ojczyzny i kiedyś przyjdzie czas na ciebie, że ty też zginiesz dla ojczyzny. Tak babcia napisała. Taka wróżba na szczęście niespełniona. Na szczęście niespełniona. Ale jak rozumiem, Lutyk myślę, że krytycznie na siebie patrzył, mówiąc, że nie dorasta do ojca, bo jak wybuchła II wojna światowa, to próbował pójść tą samą drogą. Dokładnie i on bardzo dużo osiągnął, tylko że tata był skromny. On był taki cichy, skromny. On się nie wystawiał jako przedstawiciel swoich rodziców. To był człowiek bardzo lubiany przez wszystkich, ale on bardzo dużo przeszedł podczas wojny i potem jak gdyby ucichł, odstąpił od życia publicznego. A jaka była ta jego wojenna droga? Więc tata bardzo dużo przecierpiał podczas wojny. Przede wszystkim on się urodził w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że jego rodzice musieli uciec z zakopanego, jak podczas pierwszej wojny. I tak czy inaczej Andrzej nie mógł dostać się do Wielkiej Brytanii, bo już byli w wojnie, prawda, nie mógł się zapisać do angielskiego wojska. Wobec tego pojechał na zaproszenie Sokoła do Chicago, do Stanów Zjednoczonych, żeby tam założyć harcerstwo. No i tam się urodził tatuś w Chicago. I wobec tego tatuś miał obywatelstwo amerykańskie. I tylko w tamtych czasach, przed II wojną światową, nie można było szukać ani pracować w Europie, jak się było obywatelem innego kraju. Więc po ukończeniu studiów tatuś się kształcił, najpierw jako młody chłopak był w dworku cicowym, ale mając 11 lat musiał stamtąd wyjechać, bo babcia tylko wychowywała dziewcząt w wieku gimnazjalnym. Znaczy zuchy. No to nie mógł tam być. Tak, więc musiał wyjechać. Więc wyjechał wtedy do internatu Anglii, bo babcia miała wiele bardzo serdecznych przyjaciół w Anglii, którzy się nim opiekowali, byli w stanie jego przyjąć na wakacje i tak dalej. To się na nasze czasy wydaje trochę dziwne, żeby tak postąpić z własnym dzieckiem, prawda? Ale w tamtych czasach dzieci z tak zwanych dobrych rodzin zostały wysyłane dość często właśnie do szkoły. Więc tatuś został właśnie wysłany do szkoły, do Anglii. Tam był bardzo samotny i smutny. Mam takie zdjęcie, gdzie on jako chyba 12-letni chłopak siedzi na obszernych schodach jakiegoś pałacu.
i po prostu siedzi i tak smutno patrzy. Więc on był zawsze sam, nie miał rodzeństwa, o kuzynostwie nie wiedział, więc on w sumie był sam z matką, uwielbiał swoją matkę, a matka była daleko i zawsze matka na pierwszym planie miała Polskę i działalność patriotyczną. Więc tatuś musiał się temu podporządkować i się temu podporządkował. Potem jak skończył szkołę, udał się na studia do Zurychu. Musiał się nauczyć oczywiście po niemiecku i przez 4 lata studiował, został inżynierem. No i teraz co? Skończył studia i nie może dostać pracy w Europie, bo jest Amerykaninem. Więc wyjechał do Stanów Zjednoczonych sam. Już się usamodzielnił całkowicie, prawda? Wypłynął sobie do Nowego Jorku, bo on jako młody człowiek uwielbiał muzykę, a szczególnie jazz. I to były czasy 30., prawda, gdzie jazz był naprawdę na pierwszym planie. Więc tata dość dobrze na tym stał. On był w tej Ameryce i chodził na te różne... W swoim żywiole. Tak, na te różne koncerty. Ale zaznaczamy, że ci muzycy jazz bardzo ostro się przeciwstawiali faszyzmowi. To była ich treść. Bo w Ameryce niektóre koncerny wspierały w ten czas Hitlera, bo oni się bali komunistów, tak z grubsza mówiąc, nie? A natomiast muzycy jazz byli po odwrotnej stronie i byli bardzo, więc tata wsiąkał to wszystko, że jednak faszyzm, prawda? I tutaj przychodzą listy z Polski babci, jego matki. Musisz przyjechać do Polski i wywalczyć, i walczyć dla Polski, musisz walczyć. Więc tata jako posłuszny syn sprzedał wszystko, co miał, co nie było wiele i ostatnim statkiem wypłynął z Nowego Jorku do Gdyni. I można sobie wyobrazić, że ten statek był pusty. Więc do Gdyni i... W tą stronę już mało kto płynął. Dokładnie. Więc wszyscy w tamtą stronę do Nowego Jorku, przepełnione, prawda, uciekinierami, szczególnie Żydami, a w tą stronę prawie nikogo nie było. Udał się do dworku cisłowego, oczywiście druhny w niebo wzięte, Lutyk przyjechał, wywalczy wolność dla Polski, prawda? Miał 24 lata, jak to się wszystko zaczęło. Więc udał się do tego biura, żeby się zapisać do Wojska Polskiego, a tamten urzędnik wcale nie był harcerski i powiedział, my, proszę pana, obywateli Stanów Zjednoczonych nie przyjmujemy do polskiego wojska. No babcia, jak to? Przecież to nie jest żaden Amerykanin, to syn Polski i tak dalej. To ten urzędnik, żeby się jej pozbyć, mówi, to niech się pan zrzeknie tego obywatelstwa, to wtedy przyjmiemy. No i tata tak zrobił. Zrzekł się swojego obywatelstwa amerykańskiego. W Nowym Targu chyba to było. No i podejrzewam, że punkt werbunkowy był w Nowym Targu. Tak. No i tata posłusznie to zrobił. Napisał grzeczny list, do koperty wysłał, wsadził paszport i wysłał do ambasady. I za kilka dni przyszła odpowiedź, unieważniony paszport i list do siostry, że już pan nie jest, dziękuję bardzo, do widzenia, prawda? No i tata znowu idzie, kolejny inny urzędnik, prawda? I ten urzędnik tak łapie się za głową i mówi, ale proszę pana, my bez państwowców nie przyjmujemy do polskiego wojska. Czyli ten poprzedni mu nie powiedział, że powinieneś się starać o polskie obywatelstwo i dopiero tak. Może wstąpić do armii. A to był sierpień już, 39. Brakło czasu. Więc tata już poważnie brał to, bo chciał to załatwić, prawda? I pojechał do Warszawy i zobaczył się z jednym generałem, znajomym matki, który powiedział, no jednak pan źle zrobił, dlatego że byłby pan dla nas bardziej przydatny jako właśnie Amerykanin, tak jest. Proszę przyjść za 2 dni i my coś wykombinujemy, ale już za 2 dni było za późno, bo to był już koniec, wojna już wojna wybuchła. Tata mi nigdy nie powiedział. Jakiś znajomy babci z lat lwowskich. Może skaut z lwowski, który właśnie być może, był już generałem. Być może. Więc tata został, a teraz oczywiście wojna. Więc babcia musi dbać o przede wszystkim o dzieci, bo ona jeszcze ciągle ma młodzież w dworku cisowym, więc ona musiała się udać z tą grupą tych dziewcząt, tych druhen, prawda, rozlokowała, wysłała do domów, jeszcze tatuś niektórych zaprowadził do Warszawy, ale zwinęła to wszystko i się udała na wschód, bo wszyscy wtedy na wschód, prawda, jechali, do Kosowa. Ale się razem z nią, tak? Nie, on został w Warszawie, bo chciał sobie uregulować jednak to wszystko, prawda? Ale Warszawa. On został z niczym, bo już babcia stamtąd wyjechała wprost do Rumunii z Grażyńskim, z druhem Grażyńskim i stamtąd do Londynu i wylądowała
weszła do domu tych gajdek, tych harcerek, prawda, i zaofiarowała pomocy, więc ona została już w Londynie. Natomiast tatuś, 24-letni chłopak czy mężczyzna, zostaje w Warszawie i tutaj mu bomby spadają na głowę i nie ma nic, nie ma dokumentów, nie ma banku, niczego. Nie ma... Jest bezpaństwowcem. Jest bezpaństwowcem, nie ma gotówki, nie ma ludzi swoich, nikogo nie ma. Harcerzy ma, więc dołącza do harcerskiej grupy i z nimi wyrusza na wschód. No ale potem uderzają oczywiście Sowieci, więc wraca do tej Warszawy. I już tata otrząsnął się trochę, zobaczył co się dzieje, prawda, i chciał jednak ratować to obywatelstwo. Więc poszedł do ambasady amerykańskiej, ale ambasada amerykańska leżała w gruzach. Więc już nie było. Coś tam się działo, ale o żadnych takich układach nie ma mowy. Więc co? Pojechał do Czorszczyna, do domu, do dworku cisowego. On wchodzi do dworku i tam Niemcy się rozsiadali przy stole. A tata mówił swoim pięknym, to swoją niemszczyzną, prawda, to szwajcarską, w sumie, tak? A kim panowie jesteście? A oni tak. A kim pan jest? On mówi, ja jestem właścicielem tego domu. Oni mówią, to bardzo przepraszamy i zapłacimy panu za użycie tego domu i tak dalej. No tak, tak, tak się zaczęło. Aż w końcu tatuś stał się kurierem tatrzańskim na Spisz i zaprowadzał ludzi przez granicę, prawda? To już 6 miesięcy. Udał się, schował się potem na pustelnię i tam zrobił sobie mała radiostacja. I słuchał, i właśnie słuchał nagrania swojej matki, między innymi z Londynu, bo ona była wielką osobą, znaną. Była przyjęta przez królową właśnie. Tak, dla niego właśnie. To było szczęśliwe, bo był pewny, że mama dokładnie. Uratowała, tak, dotarła tak, na miejsce i tak. Też spadł z niego pewien ciężar na tak, pewno. Tak, on bardzo był szczęśliwy właśnie z tego powodu i tak to napisał w swoich wspomnieniach, więc był tym kurierem i czekał, miał nadzieję. Wszyscy wtedy, w pierwszym roku wojny, mieli nadzieję, że to się skończy, że jednak Wielka Brytania dołączy, Francja i tak dalej. I mieli nadzieję, więc tata siedział, prawda, w pustelni, na pustelni. Był tym kurierem, bardzo dużo zrobił, to też nie było łatwo. No ale w końcu jednak Gestapo go złapało. Jak Gestapo złapało, to pierwszy uwięzili go w Nowym Targu, potem w Zakopanem na ulicy Nowotarskiej. To było wiosna 40 rok i potem na Montelupich z tymi wszystkimi kurierami, prawda? I mało nie zabrakło, żeby go do Oświęcimia nie wywieźli. Ale chyba ten unieważniony paszport im zakłócał porządek w swoich spisach. Coś nie pasowało. Nie pasowało, bo nie było kategorii unieważnionych paszportów amerykańskich. Wobec tego zwykli gestapowcy mieli tego dość i oni wszystkich z tej celi, a to było, można tutaj dać dokładną datę, bo tata opisuje, jak słyszał od ulicy, jak wołają, że Paryż upadł, więc to było 14 czy 12 czerwca 40 roku. Tak. I jak się czyta opowieści, czyli opowiadania, relacje tego pierwszego transportu do Oświęcimia z Tarnowa, prawda, oni siedzieli w tym pociągu na dworcu kolejowym w Krakowie i też słyszą to samo, a tatuś w Montelupich też słyszy to samo. Więc tamci zostali wywiezieni do Oświęcimia, natomiast tata został sam w celi i ten przychodzi i mówi, niech pan po prostu gdzieś wyjdzie, bo pan nam zakłóca porządek tutaj swoją państwowością. Nie wiemy, z której rasy pan jest w ogóle. Więc tak to było. Więc wyrzucili go, aż potem go złapali i znowu do Polski, na Śląsk, do jakiegoś tam więzienia. Więc tata był w więzieniu na Śląsku. I był tam kilka miesięcy. Tam głodował, było źle, aż w końcu ktoś się nad nim też zlitował. Może dlatego, że władał tyloma językami i znał jazz. Znał muzykę jazz i znał Amerykę. I ci wszyscy ludzie tylko marzyli o tym, żeby stąd wyjść, wyjechać, jakoś się wydostać i do Ameryki. Więc jakoś tak czy inaczej go wypuścili stamtąd. Niech pan idzie sobie. Ale była zima, to już był grudzień 40 rok.
Więc on idzie i jednak zima, prawda, ostra, ale on się chroni w kartofliskach, gdzieś w stodołach, a niektórzy ludzie go też przyjmowali, szczególnie bardzo biedni ludzie, cyganie na przykład. Bardzo tata sobie szanował zawsze cyganów, bo cyganie go przygarnęli do siebie. Aż w końcu na wiosnę 1941 roku dotarł do Budapesztu. No i myślał, że już w Budapeszcie, prawda, wszystko będzie w porządku, ale jednak trochę chyba się spóźnił. Bo to już nie ten czas. Tak. I zamknęli go wprost do więzienia. Holon Haas, więzienie w Budapeszcie. I tam dopiero zaczęła się gehenna. Dlatego, że w tym więzieniu nie było co jeść, nie było co pić. Było bardzo dużo mężczyzn ściśniętych w jednej celi. Wszy, insekty, to wszystko, prawda? No i po pewnym czasie tata uświadomił sobie, że mu zęby wypadają, czyli on naprawdę, chociaż jest młody i silny, ale zaczyna poważnie chorować. Babcia, wiedząc, że nie tak, prawda, jakieś tam dochodzenia były, z Londynu nawiązała kontakt z konsulatem amerykańskim w Budapeszcie, czy by nie mogli go uratować. Można się domyśleć, dlatego że tatuś opisuje, że raz przychodzi taki dzień, że on zostaje wyciągnięty z celi i przedstawiony konsulowi w konsulacie. Ale ci Amerykanie nie mieli pojęcia, co się dzieje. I on po prostu był w takim szoku, że nie bardzo mógł się wypowiedzieć. Skończyło się na tym, że dali mu kawałek mydła i małe pudełko biszkoptów i z powrotem do więzienia. Więc tata tych biszkoptów rozdał swoim kolegom, bo tylko przez kolegów można żyć w takich okolicznościach. No i mydło też gdzieś się ulotniło. Ale po paru tygodniach coś innego się stało i jakoś go stamtąd wypuścili. I przerzucili do obozu jeńców wojennych. Chociaż nie był jeńcem wojennym, bo nie był w żadnym wojsku. On cały czas chciał dotrzeć do Wojska Polskiego, północnej Afryce. Prawda? No tak, tak. Tak. Tobruk, a formują się też pierwsze oddziały w samej Anglii, tak? Tak, ale do Anglii się nie pisał. W Szkocji, tak? On wiedział, gdzie jest i chciał jak dostać najbliżej się do tej Afryki, bo to jemu się wydawało, że to jest najbliżej. No i tam w tym obozie jeńców wojennych była taka grupa konspiracyjna Polaków, która też i wyszli z tego obozu, czy zostali wypuszczeni, już nie wiem, i na Jugosławię. Aha, i w międzyczasie ktoś na jakimś przesłuchaniu oddał tatusiowi paszport bezpaństwowca ze swastyką. Czyli już mieli grupę, czyli już mieli kategorię dla niego, że bezpaństwowiec, ale ciągle miał ten paszport unieważniony amerykański, którym zakłócał wszystkim porządek, więc to by się przydało. Dobrze, dojeżdżają do Jugosławii. I on myśli, co dalej, więc wyrzuca jedno i drugie, żeby już nie mieć tych dokumentów, co mogą, prawda, gdzieś wprowadzić w nieszczęście. I mają już na świcie wypłynąć statkiem przez Morze Śródziemne do Afryki, a w nocy jest zamach. Zmiana całkowita władz i już nie ma odpływu, więc wszyscy w tej grupie się rozproszyli. A tata się udał z powrotem i wylądował w Bułgarii, gdzie go zamknięto w kolejnym obozie jeńców wojennych na szczerym polu, bez namiotów. I tam ludzie po prostu ginęli z głodu jak muchy. I tatuś mało nie zginął, aż w końcu jeden zlitował się nad nim, jakiś urzędnik, lekarz. I to już bardzo skracam. I go wsadził do transportu do Szwajcarii, więc pociągiem wyjechał do Szwajcarii. Tam się znalazł w kolejnym obozie jeńców wojennych, który był urządzony przez Francuzów. Więc tatuś francuski znał oczywiście bardzo dobrze, bo się kształcił, prawda, więc w Szwajcarii wszyscy znają francuski. Więc on tam znowu przystąpił do pomocy i był jako pielęgniarz w szpitalu i wyleczył się. On miał zapalenie płuc wtedy, ale wyleczył się. I miał na drugi dzień już dołączyć do transportu do Hiszpanii, do wolnej Hiszpanii i stamtąd dołączyć do Wojska Polskiego. Ale w przeddzień wyjazdu przyjechał gestapowiec, żeby zrobić, prawda, żeby sprawdzić wszystko, kto jedzie. No i od razu wiadomo było, że tatuś nie należy ani tu, ani tam i wobec tego był skierowany nie do Hiszpanii, ale do Włoch. I musiał dołączyć do grupy, do komanda więźniów, którzy pracowali gdzieś przy budowie dróg. Więc on w kajdanach, prawda. Ale zaznajomił się z takim chłopcem włoskim, który też był i razem uciekli stamtąd. Ale go złapali. I jak złapali, to
już to było źle, dlatego że wsadzili tatę samego do jednej celi, gdzieś w podziemiach, w jakimś ogromnym budynku. No i tam zaczęli mu kraść jedzenie. I tatuś ślepnął po prostu. Z braku jedzenia, tak. Tak, z braku jedzenia i wiedział, że już umiera, że już nie ma. Więc myśli, co zrobić, bo nikt z nim nie zamienił ani słowa. Nie miał już jak nawiązać kontakt. To pomyślał, że poprosi o księdza, bo to jest katolicki kraj, prawda? Więc poprosił o księdza. Jak ksiądz przyszedł, to się mu zwierzył, że umiera z głodu. I czy ksiądz ten nie mógłby jakoś zadziałać? A to, ten ksiądz mówi, to niech syn się tylko myśli o duchu, a nie o ciele, prawda? Więc nie bardzo mu pomógł. To tata był trochę zawiedziony. Wtedy zaprzyjaźnił się z małym pająkiem, który siedział w tej celi i właśnie z tym pająkiem rozmawiał. Aż w końcu, parę tygodni potem, go jednak stamtąd wyciągnęli z tej celi i dali mu znowu na przesłuchanie, tym razem po włosku, a włoskiego akurat nie znał, więc był trochę bezbronny. I dali mu coś do podpisania, więc podpisał. I wtedy zaśmiali się i wsadzili do innej celi razem z innymi. I tata się pyta, a co podpisałem? A tamten mówi, podpisałeś, że dożywotnie będziesz pracował w koncentracyjnym obozie dla pana Mussolini. Dobrowolnie do pracy dla Mussoliniego. Dokładnie. Więc zawieźli go aż do Kalabrii i to było już 43 rok. Do Kalabrii na samym południu Włoch. I tam tata był w tym obozie koncentracyjnym właśnie. I tam nie było wesoło. O tamtych obozach koncentracyjnych bardzo mało się mówi. Ale ostatnio właśnie wyszły niektóre wiadomości, niektóre relacje o tych obozach. I mało było tam Polaków, dlatego o tym mało się słyszy, ale właśnie tatuś tam się znalazł. I co, i tam doczekał Amerykanów? Dokładnie. On znowu po harcersku udzielał pomocy wszystkim, więc on był amanuensis, on pisał listy, dlatego że większość tych więźniów była analfabetyków, więc on stał się bardzo cennym członkiem tego obozu, a poza tym on szmuglował jedzenie do obozu za pozwoleniem tych władz, dlatego że oni też głodowali. Przymykali oko na to. Tak, oni też wszyscy głodowali tam, więc on, tata wychodził i zamieniał za jakieś prześcieradła z lokalnymi gospodyniami tego. No i doczekał się aliantów. Alianci przyjechali, tatuś uciekł stamtąd, no i wsiadł do pociągu i pojechał sobie do już wolnego, do wolnej części Włoch. Pojechał do zwykłego miasta, do Taranto. I tam w Taranto się rozeznał, gdzie jest to biuro dla polskiego wojska i tam się zgłosił. I się zgłosił. I tamten urzędnik mówi, ale przecież my bez państwa w SUS nie przyjmujemy do polskiego wojska. To była taka chryja wśród tych kolegów, że tamten się poddał. I zapisał tatusia do wojska. No i tym sposobem właśnie stał się... Z drugim korpusem, dokładnie. Zapisał się do drugiego korpusu, do Brygady Karpackiej i walczył pod Monte Cassino. Piękna historia, myślę, że taka godna opisania. Tak. W książce tak naprawdę. Tak. A myślę, że to jest też materiał na ciekawy dokument. Tata walczył pod Monte Cassino i jest taka zasada wśród tych ludzi, którzy te rzeczy przechodzili, że mało mówią potem, mało mówią, więc jak ja się wychowywałam, a byłam najmłodsza w rodzinie i bardzo rozpieszczana przez wszystkich w rodzinie, byłam tą pieszczotką tatusia i pamiętam, że siedziałam u niego na kolana, oglądaliśmy razem filmy, bardzo nudne o wojnie, bardzo nudne, ale tata tym właśnie się pasjonował. On zawsze był ciekawy, co się dzieje i jak to się opowiada. I ja od początku nie wiedziałam, że tata w ogóle z tym miał do czynienia sam osobiście. Dopiero po wielu latach nauczyłam się pytać taty, o co chodziło. Tata był strasznie przystojny, muszę powiedzieć. On był jak gwiazda filmowa. Wszyscy przepadali za nim, a on był bardzo skromny. Ale miał to do siebie, że nigdy się niczego nie bał. To był taki człowiek cichy, który potrafił zaimponować swoją po prostu osobą, ale nigdy się niczego nie bał. Taki był tatuś. I tata był metalurgiem zawodu. No i właśnie się zapytałam, skąd to przyszło. On się uśmiechnął i mówi, a się nauczyłem w obozie koncentracyjnym. I to po raz pierwszy właśnie dowiedziałam się, że tata był w obozie koncentracyjnym.
bo się tam nauczył zawodu. To dziwne, prawda? Więc co to jest obóz koncentracyjny? Była taka lektura, leżała w domu, prawda, o tych obozach. No i ja jako dziecko byłam bardzo szybka w czytaniu i czytałam te rzeczy, nim w ogóle powinnam była właściwie. No i horrory tam są, prawda? Więc tutaj kojarzyłam. Tata był w obozie, a to są obozy. Takie straszne. Takie straszne, właśnie. Tak, ale ten przystojny, mój tatuś, prawda, który niczego się nie bał. Więc to już jest dysonans w umyśle dziecka. Jak to może być, prawda? I kojarzyć te wszystkie kawałki, które jak lustro, jak zwierciadło są rozproszone po podłodze, prawda? I nie ma jak je zebrać w obraz, więc trzeba pomału zaczynać. I ja zaczynałam bardzo młodo właśnie z tym. Kolejna rzecz, jak był na przykład obiad rodzinny, prawda? I mama zawsze najlepsze rzeczy dawała tatusiowi, bo mówi, bo tatuś musiał, wiecie dzieci, bo tatuś musiał trawę jeść. Podczas wojny głodował bardzo i ma uszkodzony żołądek. I tata miał uszkodzony żołądek, miał problemy z tym. To tak, trawę jadł? Tata trawę jadł? Bo to jest po prostu nie... Jakaś abstrakcja zupełnie. No jak mój tatuś, ten, prawda, przystojny, mądry, trawę jadł? Tego nie rozumiem. Pytanie dlaczego? A o tym się nie mówi. Tata nie chciał mówić. No tak, pomału. Na przykład tata zawsze był spokojny w ciągu dnia, ale w nocy krzyczał. W nocy, jak mu się śniło, to krzyczał. Jak mój tatuś krzyczał, to wszyscy się zbudzili. No i on się potem zbudził też. I tak milczał. Także widać było, że coś było za tym. Że to pozornie wygląda tak, ale coś innego się dzieje. I dziecko bardzo szybko to chwyta. W końcu wyszłam za mąż, wyjechałam z domu i dochodzi do roku 89. I mama mi przez telefon mówi, wiesz co, tata pisze książkę. Ja mówię, dobrze, bo on już był na emeryturze, miał 73 lata wtedy. Nie, 70. 70 lat miał tata. I mama mówi, tatuś pisze książkę. Ja mówię, jak to? Dobrze, niech pisze. Ona mówi, ale wiesz, tyle czasu nad tym spędza, a mógłby mi pomóc. Tak jak to mama, prawda? No, pisał, 2 lata pisał. W końcu ja akurat pojechałam tam i już pracowałam w wydawnictwie. I tam pojechałam z dziećmi małymi. Wizytę złożyłam rodzicom. I tata tak, muszę to skończyć. Muszę to skończyć, póki Tina jest. Na mnie zawsze rodzina. W rodzinie byłam Tina. Póki Tina jest. No i skończył. I oddał mi rękopis taki o. W języku angielskim. Skończył i oddał mi. Ja tak fachowo, prawda, bo miałam już swoje lata 30, a jakże. Fachowo to przeczytałam. Przeczytałam i kilka uwag tam, że tutaj, że ten wątek, a co się z tym stało? A słuchaj, a tatusiu, skończ to ładnie. Zakończ to jakoś. A rzeczywiście, córko, to jeszcze 2 dni nad tym siedział i mi odda. W reklamówce, pamiętam. No i było lato, sierpień 91 roku. No i ja na tym progu, prawda, już wyjeżdżam, dzieci w samochodzie, już wszystko. I tata mi to daje do ręki, mówi, no to jest dla ciebie. Ja mówię, słuchaj, tatusiu, ale ja to wydam, wiesz? I będziesz miał dochód z tego. On mówi, to już jest twoje, to już mnie nie obchodzi, to jest twoje. Twoje zrobiłem, tego nie powiedział. Powiedział, to jest twoje. Zrzucił siebie. Tak, to jest twoje. Wspomnień. Tak, możesz z tym zrobić, co uważasz. Byłam zawsze w rodzinie uważana za najmądrzejsza, prawda? Więc to oddał mi. A byłam faworytką tatusia. On był, tak to z córkami jest. Tak, więc on mi to oddał i mówi, a wiesz co, naprawdę jestem zmęczony już wszystkiego. Ślepny na jednym oku, a na drugim już był ślepy. Mówi, gdybym nie mógł czytać, to bym już nie chciał żyć. Jestem zmęczony. A tutaj słońce pięknie świeci. A tata, a ja tatusiowi mówi, no tatuś, nie mów tak, mówię. Nie mów tak, tatusiu, będziesz bogaty, wydasz książkę i my wam okulary fajne załatwimy. Także na pewno nie będziesz ślepy. On mówi, no dobrze. Jedźcie z Bogiem, tak mówi. A ja wróciłam do domu, pojechałam te 3 godziny, co nie było łatwo. Skwar taki, prawda, dzieci. I wyjeżdżam i przyjeżdżam do domu i się położyłam. I mąż mi przynosi herbatę po pewnym czasie, prawda? A ja tak się budzę i patrzę jemu w oczy i mówię, wiesz co, tatuś umrze szybko.
No i na drugi dzień dostałam telefon, że już nie żyje. No może taką ostatnią rzecz miał do spełnienia, czyli opisanie tego wszystkiego. Tak. I zostawienie. Tak. Sam nie odpowiedział, ale opisał to. Oddał w najlepsze ręce, tak, które znał. I jak się pytamy, w jaki sposób on o tym mówił, więc to jest odpowiedź na to. On mówić nie mówił, mówił mało. Tatuś nie był od mówienia. On to był człowiek cichy, bardzo lubiany, szanowany. On był odważny, niczego się nie bał, ale był cichy. Natomiast przekazał. I to znalazł sposób na przekazanie tego, tak? Przekazał i jak przekazał. To jak właśnie z ludźmi, którzy przechodzili bardzo, bardzo ciężkie rzeczy, to potem spełnił to, co miał spełnić i odszedł. I zamknął ostatnią kartę tej książki, czyli dokładnie, swojego życia. Dokładnie. Zamknął ostatnią kartę swojego życia i zasnął. I tak spokojnie zszedł, że nawet nikt się w domu nie zbudził. Chociaż było lato i było bardzo duszno i wszystkie drzwi były otwarte i jeszcze dzieci, bo moje bratanice tam spały, małe, i mama. I wszystkie drzwi i nikt nic nie usłyszał, tylko rano już tata nie żył. I tak zasnął. Ale dzięki tym spisanym wspomnieniom mogłaś opowiedzieć tą historię. Dokładnie. Nie ukrywam, że fascynującą. Tak. Tego jego wojennego życia, tak? Tak. Tych 5-6 lat. Tak. Wędrówki po całej Europie. Szukając. Się zakończyła u Gunnera Andersa, to myślę, że też jest znak taki. On szukał wojsko. On szukał wojsko polskie, bo i to jest też cecha harcerska. Bo jest zawsze pytanie, czy tatuś był harcerzem. On nie należał potem. Ale w duchu? Tak. Ale był z wyrobienia, z charakteru, w duchu właśnie. Był jak najbardziej harcerzem, bo był słowny. Powiedział, że się zapisze do polskiego wojska i się zapisał. A mógł nie. Mógł zrezygnować po pierwszej negatywnej odpowiedzi urzędnika. Mógł sobie pojechać po tych obozach koncentracyjnych, prawda, po tych więzieniach. Mógł zadecydować, że już dość przecierpiał dla Polski, dla sprawy, ale nie, dotrzymał słowa. A poza tym wydaje mi się, że on przeżył przez to, że był harcerzem, że był właśnie, że miał to wychowanie, żeby pomóc ludziom, żeby znaleźć przyjaciół, żeby nawiązać kontakty, żeby zawsze być spokojnym, ale jednocześnie konsekwentnym. Tata był konsekwentny. I wydaje mi się, że babcia mogła być z niego bardzo dumna i była. Tak mi się wydaje. Mama poznała tatusia, bo mama była z wykształcenia pedagogiem i babcia wtedy po wojnie musiała się z czegoś utrzymać, prawda? Więc babcia zakupiła piękny dom w krajobrazie podobnym do Pienin właściwie, w hrabstwie, w województwie Devon na południu Anglii, tam jest bardzo dobry klimat i założyła dom dziecka polskiego, a było zapotrzebowanie, dlatego że było dużo właśnie sierot i tak dalej. No i władze brytyjskie za to płacili, żeby miały opiekę, więc babcia oczywiście z tego żyła i jednocześnie wychowywała tych dzieci w sposób polski. A poza tym w tamtych czasach, 40., ci wojskowi, którzy się tam znaleźli, nie mogli wrócić do kraju, bo wiadomo było, że tutaj by byli rozstrzelani. Przecież Witold Pilecki wrócił i został za to zamordowany przez władz, nie? Więc oni musieli siłą rzeczy tam zostać. I musieli, i nie było psychoterapów, żeby im ułatwić to przejście na życie cywilne w obcym kraju, tylko musieli sami za siebie jakoś to zrobić i szukali żony i zakładali rodziny, ale nie zawsze to wychodziło, bo mieli, jak to by się powiedziało na dzisiejsze warunki, traumy. To byli ludzie strasznie straumatyzowani wobec tego. No i ze znalezieniem pracy też było trudno, bo Brytyjczycy to nie tak jak teraz, że przyjmowali, prawda? Tylko raczej Polacy nie byli dobrze widzieni, bo była zimna wojna. Więc tak czy inaczej było im trudno i dzieci się rodziły i jeszcze nie były ustabilizowane rodziny i w takim wypadku właśnie czasami te dzieci były wysyłane do Olgi Małkowskiej na wychowanie, dopóki rodzice się nie ustabilizują.
Więc właśnie to była praca jednocześnie społeczna, jak zawodowa. I babcia miała z tego swój dom. I ten dom był przepiękny. No i co roku urządzała kolonie zuchowe, czy tam kolonie letnie dla dzieci w tym domu, bo miało 10 akrów ziemi i lasu, więc było gdzie rozstawić namioty. Więc urządzała kolonie, ale jak urządzała, to potrzebowała więcej personelu. I w gazetach polskich ogłoszenia były, żeby się zapisać do drużyny Olgi. I mama właśnie była wtedy nauczycielką młodą i się zapisała tak na letni staż, żeby tam pomóc i jednocześnie sobie dorobić. I poznała właśnie tatusia. I sześć tygodni potem pobrali się. To bardzo szybko, tak? Bardzo szybko, tak, od razu. Padli sobie w oko, prawie tak. Natychmiast. Ale tak naprawdę to też taka droga w sumie harcerska, tak? Tak. Bo gdyby nie Olga, gdyby nie harcerstwo, gdyby nie te kolonie, tak, to być może, żeby się nie spotkali. A mama i tak była w drużynie harcerskiej. Ona była w Indiach. Ona była wywieziona przez bolszewików, przez armię radziecką we wrześniu 1939 jako sierota. Ona zostawiła swoją rodzinę. Miała rodzinę, ale akurat była na wczasach pod Lwowem, w Krótku Jagiellońskim, jak 17 września przyszedł. I od razu ją wywieźli. Oni nie chcieli słyszeć jęczenie dziecka 12-letniego, że tam zostawiła przecież rodzinę, czy by nie mogło wrócić. Ale została wywieziona do Kazachstanu, tam przebyła do 1941, potem przez Morze Kaspijskie do Persji z tymi sierotami, prawda? I potem do Indii, bo był zakład wychowawczy jednego maharadża, a Indie wtedy należały do imperium. Także to było też pod brytyjską kontrolą, ale tam naprawdę mama miała dobre warunki, z tym, że klimat nie był sprzyjający, ale poza tym to było w miarę bezpiecznie i tam mieli świetnych wychowawców, między innymi ksiądz Peszkowski tam był. No i mama swoją maturę tam zdała i po wojnie przyjechała, chciała wrócić do kraju, ale dostała list od swojej mamy, że lepiej nie. I wobec tego pojechała do Londynu i się kształciła na nauczycielkę. No i spotkała się z tatą. Wiemy, że Olga Małkowska wraca do kraju na początku lat 60. Mhm. Jakie były okoliczności tego powrotu? Jakie były motywy? Dlaczego wróciła? A więc babcia uważała, że jej praca na Wyspach Brytyjskich się kończy. Bo 61 rok to już rodziny były ustabilizowane, prawda? Już nie było tych dzieci. Ona miała już po 70. I chciała bardzo wracać na swoje. Poza tym, ona wyjechała stąd w 1939 w okolicznościach paniki. Sama nie była panikowana, ale po prostu nie było czasu uporządkować wszystko. I była świadoma tego, że tutaj zostawiła nie majątek, ale domy, prawda, które były jej. I ona chciała tym wszystkim, ona zostawiła tutaj pamiątki po Andrzeju i wyjechała z niczym. I ona miała swoich ludzi tutaj, którzy starali się tym ogarnąć, ale nie do końca wychodziło. Więc ona się martwiła, co tutaj jest, czy oni odbiorą jej dworek cizowy. To ja wiem, dlatego że poznałam jedną starszą panią na zlocie właśnie 3 lata temu, która znała babcię za czasów założenia tego domu w Anglii, kiedy jeszcze mojej mamy nie było. I ona mi o to opowiadała, że ta osoba jako nastolatek była w obozie koncentracyjnym i ona potem jako sierota pojechała do Anglii i tak się zahaczyła o babcię i tam, że tak powiem, była coś w rodzaju córki domu, tam na stałe. Więc ona bardzo długo rozmawiała z babcią i babcia jej się zwierzyła, że jednak bardzo martwi się o dworek cisowy i o to wszystko. Więc tutaj z jednej strony babcia uważała, że zaniedbuje to, co tutaj zbudowała. I to była dla niej rzecz święta, bo ona to zrobiła dla Andrzeja, bo oni mieli to zrobić, zanim on zginął. Oni marzyli o tym, żeby wrócić do Polski i założyć Rzeczpospolitę Lutycką, która by była częścią kraju, gdzie wszyscy są harcerzami i wszyscy żyją harcerskim sposobem. No i Andrzej zginął, babcia już nie mogła sama, ale stworzyła dworek cisowy. Więc dworek cisowy dla niej był pomnikiem Andrzeja i dlatego to nie było byle co. Nie mogła tego zaniedbać, bo wierność Andrzejowi to było właśnie zakorzenione tak głęboko. A babcia nie była polityczna. Ona mieszkała w Anglii na odludziu, na zachodzie, w pięknym miejscu, ale całkowicie z daleka od Londynu. Ona nie była w tych kręgach londyńskich. Ona się tam nie obracała. A trzeci element to, że ona bardzo przeżywała
okoliczności młodzieży tutaj. Bardzo przeżywała te straszne przejścia młodzieży harcerskiej. Ona to odczuwała po własnej skórze. Właściwie się tym załamała w końcu. Po Powstaniu Warszawskim ona poważnie chorowała. Przez parę lat, dlatego że po prostu nie mogła, ona wiedziała dokładnie, co się dzieje. No i chciała wrócić do swojej młodzieży, która tutaj była i która tutaj była wynędzona i katowana i zniszczona i chciała tutaj budować dla nich coś, prawda, i być z nimi. Ja się urodziłam w 58, więc gdy babcia wyjeżdżała z kraju, nie byłam w stanie nic nie oceniać, tylko to, że wszyscy byli bardzo smutni. Myśmy uważaliśmy się za odcięci w ogóle, praktycznie byliśmy odcięci w ogóle od kraju. Nie można było telefonów wykonać, nie można było listów wysyłać. Jak się wysyłało, to pod cenzurą. Jak coś się przysyłało, to wszystko było wyjęte i ukradzione. Nie można było wyjeżdżać do Polski. Trzeba było biegać rok czy 6 miesięcy na wizę. Jeszcze w tamtym czasie ludzie nie jeździli. Dopiero jakieś 10 lat później zaczęli jeździć, więc to był ten czas. Babcia natomiast wzięła kilka tych dzieci z Husmku, ze swojego domu, do Polski, jeszcze na wycieczkę, no już nie chcę kłamać. Chyba w tym roku, kiedy ja się urodziłam, w 58, i zrobiła taką 6-tygodniową wycieczkę, czyli zbadała, jak to wygląda. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ona miała kontakty z harcerstwem tutejszym w Polsce, czy nie. Moim zdaniem chyba nie, bo ani razu nie o tym nie usłyszałam. Słyszałam wiele razy, że babcia tęskni, że babcia strasznie tęskni, że tęskni. To było powiedziane cały czas w domu, w rodzinie. I tatuś rozpaczał, bo on wiedział dokładnie, że babcia wyjeżdża strasznie daleko i że będzie trudno nią się opiekować. Tata rozpaczał. Mama to dla niej był kłopot. Ale oczywiście mama też wolałaby, żeby babcia została bliżej rodziny. Prawda? A babcia nie, ale zawsze, całe życie babcia była uparta i robiła swoje. Więc babcia wzięła Marol, jej towarzyszkę, sprzedała wszystko, zrealizowała kapitał i z tym kapitałem przyjechała do kraju z myślą o tym, że założy znowu dom dziecka w Dworku Cisowym i że z tym kapitałem będzie mogła jakoś tam zarządzić. Chodziło o to jej, że ona chce tutaj być. I ja to rozumiem, dlatego że niektórzy ludzie się kierują instynktami i nie wiedzą dlaczego, ale wiedzą, że tak musi być. I może to nie idzie według logiki, ale teraz patrząc wstecz, można pomyśleć, gdyby babcia została na emigracji, czy w roku 80, gdy Solidarność powstała, czy by były kręgi instruktorów harcerskich imienia Andrzeja Mokowskiego? Chyba nie, bo ci ludzie się poznali właśnie na pogrzebie babci. Znaczna część tych rzeczywiście tak. Instruktorów w 79 roku była w Zakopanem. Czy tata by chciał wrócić do Polski? Tata nigdy nie miał żadnego zamiaru wrócić do Polski. Tata w ogóle stąd się nie wywodził. On był tutaj jako gość, on nie był obywatelem Polski. Walczył jak walczył, ale w Polsce nigdy nie miał własnego domu. Dlatego on nie myślał o tym. Rodzice chcieli wyjechać do Australii i mało tego nie zrobili. W ostatniej chwili odwołali. Potem się myślało o Stanach Zjednoczonych, ale nigdy nie o Polsce. Tata bardzo poważnie wziął właśnie ustrój komunistyczny. Bardzo poważnie. On wiedział, co mu grozi. I nie chciał narażać się. I nie chciał narażać swoją rodzinę. Przyjeżdżał do babci, ale zawsze z pewnym dystansem. On nie był szczęśliwy z tego. Wolałby w ogóle nie przyjeżdżać do komunistycznego kraju. Co roku przyjeżdżał w końcu, jak już babcia zaczęła chorować. Była sprawna, jak wróciła w 61, miała 73 lata, ale babcia w sumie nigdy nie była silna fizycznie. Ona była malutka i bardzo dużo przeszła. Więc już mając lat 76, 78, zaczęła gwałtownie tracić na siłach. Marol była 5 lat młodsza od babci i do pewnego stopnia ciągnęła te sprawy domowe, prawda, robiła zakupy i tak dalej. Codzienne. A babcia udzielała lekcji angielskiego, bo co się stało? Tak czy inaczej stała się bardzo biedna. Jak wróciła, to w zamian za paszport musiała się zrzec całej posiadłości Dworku Cisowego i zapisała to na rzecz dzieci Śródmieścia Warszawy i do dziś dnia Warszawa to ma. I zapisała to formalnie, prawnie, ale już tej pani w Anglii
mówiła jeszcze przed przyjazdem do Polski, że chyba straci dworek Cisowy, bo jej nie dadzą paszportu, więc chyba coś takiego w tym rodzaju było. Z korespondencji rozpaczliwej, z którego udało mi się zobaczyć, więc babcia to straciła, nie miała z tego dochodu, w ogóle wszystko, a tam był duży majątek, sady, domy i tak dalej, więc to nie było byle co. Znowu ci, którzy na jej rzecz sprzedawali niektóre parcele, niedokładnie wiemy, czy to faktycznie przelano na jej konto bankowe, bo też babcia nie była zbyt mocna i nie była zorientowana. I mamy rozpaczliwe listy Marol, czy by nie można było jakoś pomóc, bo babcia nie jest zorientowana z tym. Czyli oni wokół niej robili różne rzeczy na korzyść innych, nie? Była prześladowana, byli tajni współpracownicy, którzy za nią chodzili. Między innymi z Związku Harcerstwa Polskiego i śledzili ją. I były raporty. I tych raportów teraz przeczytałam, to jednak to jest smutne. Bo w tych raportach tych tajnych współpracowników dla służb babcia mówi, i to jest napisane, że jednak stwierdzono, że jest zatem potępiana przez Londyn, bo zarzuca się jej, że jest komunistką. Znowu są listy Olaf Baden-Powell. Oleńko kochana, gdzie ty jesteś? My nic nie dostajemy, żadnych wiadomości. A babcia pisze, ale jakoś te listy lądują gdzie indziej, prawda? Więc nie ma kontaktu. Ona myślała, mama mi przekazała, że babcia myślała, że będzie jeździła, że się tutaj usadowi i że będzie jeździła nie codziennie, ale i nie, nawet może nie co roku, ale od czasu do czasu będzie jeździła do Anglii z powrotem. I tam odwiedzi swoich znajomych i rodzinę i ich ściągnie też do Polski, żeby też zachwycali się Polską. Babcia była patriotką. Ona kochała Polskę. To nie jest byle co. Ona naprawdę kochała Polskę. Nie tylko dla pozoru. I chciała wszystkich ściągnąć do tej pięknej Polski. Ona chciała nas, dzieci, tutaj ściągnąć też. I chciała nas wychowywać na Polaków. Tak babcia marzyła o tym. Ona tak to widziała, może przez pryzmat romantyczności, nie wiem. Ona nie była rzeczowa. Tak, bo myślę, że nie była świadoma tego, że rząd tu w Polsce, komuniści, po prostu jej nie wydadzą zgody na wyjazd i nie. Tyle. I wpuścili ją, tak, wydali dokumenty, zmusili do zrzeczenia się Cisowego dworku i tyle. Tak. Chciałaś to mieszkać. Tak, dokładnie. Bo ona co roku starała się o ten paszport. Też są dokumenty. I odmówiono jej. Odmówiono jej, bo jest chora. Coś w tym rodzaju. Dla jej dobra, dokładnie. Więc tutaj była zamknięta jak w klatce. I nie miała środków, bo jej pensja tutaj była bardzo marna. Renta znaczy. Więc była zmuszana do zarobku na życie w tym wieku, już będąc chora. Więc udzielała lekcje angielskiego. I nigdy nie narzekała. Ale tatuś przyjechał w 68, potem w 70. Potem ja przyjechałam pierwszy raz w 72 z mamą. I potem jak zobaczyliśmy, bo ja chorowałam bardzo ostro na serce, tego pech wziął, że nie mogłam jeździć w góry na dłuższy czas, prawda? Ze względu na zmiany w ciśnieniu w górach. A babcia mieszkała w samych Tatrach na dobitek, więc wszyscy z sercem na ramieniu, bo ja byłam w szpitalu pół roku i potem rok musiałam uczyć się iść. To była poważna choroba. I potem 7 lat byłam pod nadzorem szpitalnym, więc to było na pierwszym planie. Także mało jeździłam, ale przyjechaliśmy w 72, jak mama zobaczyła na własne oczy, co się dzieje w tym domu na Małym Rzeszczańskim. To po prostu się wzięła i potem co roku przyjeżdżali rodzice co roku. Aż już babcia zmarła. I potem tata przyjechał na pogrzeb. Nie byłam na pogrzebie, dlatego że akurat wtedy chorowałam znowu, bo ciągle chorowałam. Działa ZHP, działa ZHR, działa ZHP na emigracji. I mamy nowe stulecie, 21. Więc mówiłam o różnych smutnych sprawach. Ale trzeba pamiętać o tym, że harcerstwo jest zawsze i zawsze było radosnym ruchem. Ruchem radości. Radości nowego, młodego życia. Radości tego wspaniałego życia przyjaźni i służby. Służby Bogu, Polsce, bliźnim. I aczkolwiek harcerstwo polskie miało swoje bardzo ciemne przejścia, bo naród polski miał ciemne przejścia, ale mimo wszystko perspektywy są wspaniałe.
I wszyscy, którzy należą do harcerstwa do końca życia, uwielbiają ten ruch. To właśnie było sens tego wszystkiego. Do tego zmierzali dziadkowie i ci wszyscy inni, którzy zakładali to. Bo nie tylko Olga i Andrzej, prawda, ale bardzo dużo wspaniałych ludzi do tego się przyczyniało. Więc ja mam nadzieję, że polska młodzież będzie naprawdę dumna z tego wszystkiego i będzie dalej działała. Bo na dzień dzisiejszy jest 30 milionów skautów na świecie, we wszystkich narodach. To jest wspaniały ruch i każdy naród ma inną historię, więc nasi założyciele już odeszli z tego świata, ale my zostaliśmy i my możemy dalej kontynuować. Więc naprawdę życzę, żeby w Polsce ruch harcerski stał się coraz silniejszy, no i za granicą, bo też jest bardzo dużo polskiej młodzieży w tej chwili za granicą. Teraz mamy nowe możliwości, bo mamy internet, mamy Czuwaj Blog, który ma 100 tysięcy czytelników w sieci, mamy różne rzeczy i możliwości, a przede wszystkim mamy polską młodzież, a to jest najważniejsze. Ci, którzy mówią, że czas minął na harcerstwo i scouting, powinną jeździć po świecie. Dlatego, że tam po świecie to jest niesłychanie popularne. W Anglii, tam gdzie ja mieszkam, angielscy skauci po prostu palą się do tego ruchu. Więc Polacy nie powinną być zacofani, ale powinną być w przodzie, bo my mamy z czego być dumni. Nasz ruch jest bardzo fajny i zasłużony. Dlatego nie trzeba się wstydzić, trzeba iść dalej. Bear Grylls przecież jest naczelnym skautem świata i on ma milionów swoich znajomych na Twitterze i wydał tyle książek i jest bardzo popularny. Więc ja nie uważam, że to jest przedawnione. Przeciwnie, to co skauting wymyślał 100 lat temu, sprawdza się zdrowotnie, psychicznie, duchowo i w ogóle. Właśnie przez skauting dużo, którzy przeżyli najokropniejsze obozy koncentracyjne przez właśnie scouting, przez skautstwo. Mój własny ojciec był w stanie przeżyć wojnę, więc te najbardziej dramatyczne rzeczy właśnie scouting zdał egzamin, ale poza tym scouting to jest sposób na życie. Służba Bogu to jest bieg ducha, ciała i umysłu i do tego życie w grupie.